widzimy autobus Iveco w wersji liniowej na 22 miejsca. Tak jak w każdym naszym autobusie, długość jest fabryczna, także pojazd jest niewydłużany, niecięty, żeby uzyskać tą ilość miejsc. Pojazd na konstrukcji ramowej. Fabryczne dęce 6,5 tony, co oprócz 22 miejsc daje nam możliwość rejestracji tego pojazdu na 10 stojących. Podwójne szyby boczne, panoramiczne. Szyby tylne w drzwiach, ogrzewane, przyciemnione. Samochód wysoki, 3,10 m z klimatyzacją. Wysokość we wnętrzu od podłogi do sufitu 2,10 cm. Tak jak w samochodzie wysokopokładowym. Drzwi przednie sterowane elektrycznie. Tak jak wspominałem, drzwi przednie są sterowane elektrycznie. Obniżony próg, poszerzony. Jesteśmy we wnętrzu autobusu. Pojazd jest wyposażony w 22 siedzenia pasażerskie. Akurat w tej wersji zastosowano fotele uchylne, natomiast można oczywiście zamontować fotele sztywne, co ma wpływ na cenę finalną pojazdu. Szyby boczne podwójne, przyciemniane, panoramiczne. Półka na bagaż podręczny z uchwytem do trzymania. Jak już wspominałem, pojazd można zarejestrować na miejsca stojące. Ponieważ jest to wersja typowo liniowa, międzymiastowa, fotele są na płaskiej podłodze. W autobusie zamontowana jest klimatyzacja dachowa o mocy 12 kW z centralnym wylotem z tyłu auta. Sterownik klimatyzacji przydziału pasażerskiego. Kierowca ma do dyspozycji swoją miejsce pracy kierowcy. Manualna skrzynia 6-stopniowa. Kierownica wielofunkcyjna. System sterowania klimatyzacją dla kierowcy. Jeszcze rzut okiem, jak ten samochód się prezentuje. Z przodu przy słupku, przednim prawym, jest wyprowadzona instalacja do zamontowania tablicy kierunkowej. Także to już kwestia życzenia finalnego odbiorcy, czy ma być ta tablica, czy nie. Autobus jest w każdym razie przygotowany.